Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. Witajcie kochani, powoli wracamy na YouTube. Nowy vlog będzie dotyczył wyjazdu do Ożarowa Mazowieckiego oraz Marek. Mamy aż dwa eventy. Właśnie wsiadam do samochodu, za chwilkę zatankuję i jadę prosto do Marek. Także dzisiaj troszkę nagrywek z dziewczynami, mały czek form. Mamy aż 11 zawodniczek, także będzie się działo. Zapraszam do oglądania, subskrypcji i lajkowania. Do zobaczenia. Jestem już zameldowany i szukam swojego pokoju. Hotel całkiem przyjemny. Pierwszą niespodziankę, mianowicie pokój nie jest gotowy, także idziemy do Anastazji. Szukamy numeru 107. Dzień dobry. Hello. Dobra, wskakuj w strój. Gdzie? Boże, dobrze, że ja w ogóle zrobiłam listę sobie rzeczy, okay. Rzeczy, bo przed samym wyjściem zorientowałam się, że nie mam biżuterii ze sobą, także chyba mi się zapłakała, gdybym jej nie wzięła. Trzeba zawiązać jakoś normalnie, bo on ma takie... Właśnie lecimy na, weryfikację. Zobaczymy, ile Anastazja ma wzrostu. Anastazja zweryfikowana. Jak widzieliście, czekam na jeszcze kilka dziewczyn. Zrobimy mały czek. A tymczasem siadam do pracy na laptopie. Hej. Jak mam forma? No ja to dopiero przestałam płakać. No to ładnie. No już to jestem ładnie. Mega zestresowana. I źle, nie? Dobrze jest. Nie. Tragicznie.
godzinę 20:15. Wszystkie dziewczyny już były. Była jeszcze Nikola, aczkolwiek padła bateria w kamerze i no niestety nie nagrałem, ale jutro nagramy jej formę. Byliśmy jeszcze przed chwilą z Anastazją w Żabce. Zrobiliśmy małe zakupy. Anastazja poszła do siebie ogarniać się przed jutrzejszym dniem i startem. A ja jeszcze na chwilkę siadam na laptopa, trochę popracuję. Zaraz też się wykąpię. Może jeszcze zjem coś małego i nie wiem, albo będę się szykował spać, chociaż nie wiem, czy zasnę. A jeśli nie zasnę, to może włączę sobie jakiś serial. Niestety nie wziąłem ze sobą książki, także nie mam za bardzo co poczytać. Dzień dobry, kochani. Powiem wam, że bardzo ciężka noc była. Cały czas śnił mi się za wodę, także w zasadzie standardowo, jak przed każdym startem moich podopiecznych. No i po spaniu troszeczkę popracuję, a zaraz wam pokażę patent na wyciszenie drzwi w hotelowym pokoju. Ręcznik wepchnięty aż pod drzwi. Od razu już troszeczkę ciszej. Pokażę wam jeszcze widok z okna, bo jest prawie tak samo ładny jak w Dubaju z hotelu Atlantis. Także uwaga. Jeszcze zanim pójdę na śniadanie, to godzinkę, może półtorej, popracuję na komputerze, także troszeczkę maili do odpisania, troszeczkę planów do ogarnięcia. To wszystko stało się inspiracją do stworzenia plastrów na stopy Nobu. Produkt został opracowany przez doktora Hiroki Hiro w jednym z najlepszych szpitali Tokio. Hiroki odkrył sekret odwrócenia procesu bioakumulacji w ludzkim organizmie. Pocimy się. Nasza skóra poci się, aby wydalić obok. Dzień dobry. Dzień dobry. Anastazja, cały zestaw, waga. Tak, sól, słodzik, waga, priorytety i podstawy na zawodach. Dużo mięka, właśnie. Trzy ze szczypiorkiem. Dobra. 3, czyli 6 połówek? Czy 3 połówki? 6. Dobra. Śniadanie zjedzone. Ja powoli się pakuję i jadę po Kamila, który będzie nagrywał dalszą część vloga. Odbieram go z dworca Warszawa Zachodnia, także ma tu jakieś pół godziny jazdy. No tak, powiedziałem wam, że jadę już po Kamila, że się pakuję i wychodzę z hotelu, po czym sprawdziłem godzinę i okazało się, że mam jeszcze praktycznie godzinę do wyjścia, więc siadam jeszcze do maili, odpisuję na wasze wiadomości. Wiesz co, jestem mi daleko. Widzisz radiowóz na sygnałach? Dwa nawet stoją. Okej. Okay. To jak pójdziesz w lewo, swoje lewo i zobaczysz czerwony autobus, nie wiem czy widzisz. Pinka masz. Pinka. Z pędzlami, słuchaj.
Dziękuję bardzo. Ostatnio tutaj miałeś fajną, no musiałam cię przebić. Nie, to teraz mam najlepsze. Najlepsza. That I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me. A ile masz? Jednej kategorii 8, drugiej chyba 4-5, a trzecia to nie mogłam jej znaleźć na kartce. Po tamtym sezonie to już mi się zdawało, że ona może się powoli zniechęcać, bo to cały czas fajnie wyglądało, tutaj czas zawodów i ciągle coś nie wychodziło. A tutaj to mówię ci, cały czas takie co da, proszę mniej jedzenia, mniej tego, więcej kardio, dołóż to, cały czas mówię, byle by było ciężej, nie? Więc ona mówię, na te zawody, na tą kartę jest tak nakręcona. Trochę się szał. Ej, normalnie aż mi coś w brzuchu zakręciło. Żeby się nie telepadnę. Dobra. Worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I miejsce pierwsze w kategorii Women's Bikini Junior. Anastazja Biedka z numerem 51. Kategorii Women's Bikini No.
XM. Wygrywa Anastazja Pietka! Brawo! Nagrody wręcza Klaudia Ignasiak, IFBB Pro w kategorii Women's Bikini Novice Overall. Zwycięzczynią statuetki, medalu, voucheru oraz pięknej korony zostaje Anastazja Pietka! Medal wręczyła Aleksandra Piotrkowicz. Voucher wręcza Klaudia Ignasiak, IFBB Pro. A tę piękną koronę wręcza pani Anna Lukas. Brawo, Anastazja! Gratulujemy, Anastazja Pietka! A złoty medal i zwycięstwo w kategorii Women's Bikini Open Class E zdobywa Anastazja Pietka! Fitness Authority oraz Joel Lutz. Super Weronika! Pokaż zadowolony trener. Bardzo chyba zadowolony. A zwycięzczynią kategorii Women's Bikini Open Opera zostaje Anastazja Pietka! To nie koniec. Godzina dzisiejszego dnia, godzina 22:20, my idziemy jeszcze nałożyć dla Marlenki podkład.
Zaraz zrobimy z niej murzynkę. Tak jest. Także jeszcze dobre pewnie 20 minut. O. Trener robi nadgodziny. To są nadgodziny. Ale widać, że jest sprawa. Cała jest sprawa. Masz kiglanc. 22.40. Tutaj czysto od nowości nie było. Nie. Nie, jest prawie jak nówka. Tylko ręcznie. Tylko ręcznie trzeba. Ja, ale patrz, to wygląda jak dzieło sztuki. Patrzcie. Tak, możemy to sprzedać. Nie chcesz tego, Magdalenka? Na pamiątkę dawaj.